2. Sprawie opinii do wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę nr 45 umowy z Polską Telefonią Cyfrową S.A. Druk nr 2. Projekt zarządu podtrzymania Komisji Planowania Przestrzennego, Komisji Skarmienia i Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę pana przewodniczącego Janusza Wiesława o zreferowanie uchwały. Projekt zarządu. Czy pozytywnie opinii, tak już pan przewodniczący powiedział, opinii się pozytywnie wyraża zgodę na zawarcie przez gminę nr 45 umowy najmu części powierzchni dla budynku szkoły oraz pomieszczenia na parterze budynku z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komórkowej z Polską Telefonią Cyfrową EZA na okres do 13 kwietnia 2014 roku. Temat wrócił do przez komisję, komisja miała, którą mam zaszczyt kierować, miała wątpliwości co do wyrażenia zgody. Rozbijała się sprawa przede wszystkim o to, czy dochody, które miały być przeznaczone na potrzeby gimnazjum, pozostaną właśnie dla szkoły w momencie, kiedy ewentualnie nie byłoby szkoły tam, gdzie teraz jest. Na szczęście wszystko się wyjaśniło pozytywnie. Lokalizacja połączonych szkół tego gimnazjum z liceum jest właśnie na terenie tej szkoły. Zaprosiliśmy panią dyrektor gimnazjum na posiedzenie komisji, która rozwijała w zasadzie wszelkie wątpliwości. Przede wszystkim nie ma i nie było w tym sensie żadnego sprzeciwu mieszkańców, którzy skupieni są wokół terenu szkoły. Natomiast przychody z wynajmu pomieszczeń przeznaczyć przede wszystkim na potrzeby dzieci ze szkoły, na doposażenie klas, na remonty i też na basen wyjściowy dla dzieci. Także tutaj komisja, którą też kierować, nie miała żadnych wątpliwości co do zasadności tej uchwały i za pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli przechodzimy do głosowania, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 2? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę na tym nr 2.